Ała, widzowie, gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce w ogóle? Oj, czemu ja... O nie, tata hejtera, cicho, co tu się... Ananasowy pod wodą, sponge, bobka, ciasto, porty! Jaki sponge, bobka, ciasto, porty? Co ja tutaj robię? Wypuść mnie stąd, nie chcę tutaj być. Nie chcę tutaj być, nie wiem, co to jest za miejsce. Co to jest? Co to jest? Piwnica, moja piwnica, szukasz małych kotków? Nie, nie chcę żadnych małych kotków, chcę stąd wyjść, daj mi święty spokój. Dobra. Głodny jestem, zziębnięty i uwięziony, nie... Tam ci o! Nie spodziewałem się czegoś takiego, ale jeszcze upieczony! Jak się czujesz? Jak się czujesz po nocy? Ciężko było, dobrze było, czy jak to było? Nie wiem, dostałem w łeb i mnie zabolało i po prostu leżałem. Ale to tu. Wiesz... Do teraz mi się lekko kręci w głowie. Dostałeś w łeb, bo ja tutaj, że tak powiem, musiałem wyegzekwować twoje kłamstwa. O nie, to zlawa! Co tu robi tyle? Co jest? Nie chcę tam nic... O kurczę, sobie ległem. Czekaj. Dobra, nie chcę nigdzie wskakiwać. Nie no, spoko, nie będziesz musiał wskakiwać, po prostu jesteśmy tutaj w mojej piwnicy. Chociaż wiesz co, mam dzisiaj pomysł. Nudzi mi się i zrobimy dzisiaj mega epicką rzecz. Będziesz mi dzisiaj normalnie mówił yes, good. Tylko mówisz, co? Musisz mówić tak. Tak, musisz zrobić w taki sposób, taki wiesz, yes, albo yes, albo good. Tak musisz mówić, okay? Nie, dlaczego ty chcesz mnie tak ośmieszyć? Dobra, Szybson, zadanie numer 1, podpal się. No. Ale powiedz yes, good. No zrób to! Jest, good. Szybson, no dobra. Dobra, starczy, no, jest, no i pierwsze zadanie zaliczone i teraz powinno być takie ping w montażu, ale ci się nie chce. Jak mi się nie chce, może być, dobra, był ping w montażu. No i super, no to lecimy dalej, robimy teraz kolejną rzecz, zapraszam na spacerniach. No szybciej, co? Ruszajcie! Nie, musiałem iść powoli, żeby to nie biło. Co, dobra, tutaj jest wyjście jakieś? No, ale nie wiesz o tym, bo to jest tajne, nikt o tym nie wie. W sumie to chyba nie wiem, czy ktokolwiek to pokazywał kiedykolwiek. Tutaj można było licencję kiedyś kupić, już nie można. Ale no to właśnie, to właśnie, a propos licencji. Bo ja się nadaję jak mało kto na licencję na broń. Więc tak, ty powinieneś jedynie co dostać, to licencję na opuszczenie palionowa w trybie natychmiastowym. Nieprawda. Ja ci mogę wydać od ręki, stary, ja już ci ją piszę, drukuję. Idę do drukarki, chodźcie ze mną. O, mam pomysł, co możemy zrobić. Słuchaj, Szybson! Halo! No widzę cię przecież! Widzisz, że ja jestem ślepy i przecież masz nick nad łbem. No ale już na szczycie stałem. No nadal masz nick nad łbem. Jak mam nick? Jak jestem na szczycie, to mnie nie powinieneś widzieć. Dobra, słuchaj, zadanie numer 2. Słuchaj, będziesz łowił ryby dla mojego kota Dareczka. Widziałeś Dareczka? Chodź, nie, pokażę, kota Dareczka. A ty, czekaj, czy ty przypadkiem ty nie masz na imię Darek? Co tu się wyprawia? Co to jest? Co to jest? Kota zgubi... Co to jest? No, 6, 9, 6. To są liczby, nie widzisz? Fajne, nie? Ja to wymyśliłem ostatnio. Jak to źle wygląda. O nie. Dobra. Ej, ale co ty chodzić po moim mieszkaniu? No, kazałeś mi tu przyjść, no to tu przyszedłem, nie? Masz poszukać mojego kota. A ja nie wiem, gdzie ty masz kota, ja mnie nie obchodzi twój kocur. Jest gdzieś tutaj w tym miejscu, musi gdzieś być. O jest. Znaczy może być przed ratuszem, gdzieś po prostu ucieknie. No to fajnie, że ci ucieka kot, nie? No to koty takie są, chodzą własnymi ścieżkami, nie? O, ja znalazłem, mam kota, jest kot, mam... jest kot. O, jest good. Powiedz, jest good. Jest good. No i super, mamy kota Dareczka. Lubisz koty? Nie. Ale no dobra. A czemu, czemu on ma na imię Darek, jak ty masz na imię Darek? No bo to jest najpiękniejsze imię na świecie, a ty jak masz na imię? Filip. Jak debil. Dobra, teraz tak, dam ci wędkę, no. Bo ogólnie zamiast ryby dam ci wędkę, bo ja jestem, jak się nazywa wędka? Fishing, nie? Root jakoś, dobra, mam. Z game moda nie umiem szukać w języku angielskiego, nie umiem. No dobra, rozumiem. Dobra, masz wędkę i teraz tak, musisz do mnie złowić w tym karasiowym jeziorze. Przecież to nic nie pływa. Patrz, no, nic nie złowię. No to patrz teraz to, co ja ci tutaj, co to ja ci zrespię tutaj, ale to na sekundę tylko, patrz co mam. Wow. Dobra, tylko nie złów, nie? A możesz na przykład tutaj zrespić potkę na niewidzialność i jest złote jabłko? Mogę. Dawaj. A po co? No, sprawdzę, czy potrafisz faktycznie. Dobra, Betty, nie wymyślaj. Dobra, no co, złowiłem rybę i jem ją na twoich oczach. No debilu, miałeś mi kota na... Dobra, łów rybę. I miałeś mi kota nakarmić. Ale ja głodny też jestem. Ja jestem ważniejszy niż kocur. Jesteś kotem? No to zamiałcz. Nie będę tak robił. Ale to jest zadanie. Nie, jest good, ale zamiałcz. Nie będę tak robił. Zamiałcz. Miał. No i super! Brawo, no i... O, ryba! No, fajnie bardzo, super. Dobra, teraz no. Teraz idź nakarm mojego kota. Proszę. Ale ja jestem głodny, proszę mi też coś dać.
Proszę mnie nakarmić teraz. Ale to ja, w sensie w tym odcinku nie, to ja ci daję zadania, ale, nie? Nie, proszę mnie nakarmić i teraz ty mówisz, dobra, jest, poczekaj. Jest good. A teraz powiem tak. Powiedz tacie hejtera, żeby dał ci jedzenie. Mówię tacie hejtera, żeby dał mi jedzenie. No to masz, no kurde, no a, rozumiesz w końcu. Ale ja ty, myślę... ale ty mówisz, jest good good. Jest good good! Tri! Dobra, no zjadłem. Mleko! Maślanka. Lewy czy Messi? Maślanka. Lewy! Nie no, co ty gadasz? Zjadłeś pół torta i go zostawisz. No dobra, no bo nie jestem aż tak głodny, no. Ja nie mogę, no ty jesteś niemożliwy. Idziemy stąd, na spacer idziemy. Dobra, o już jestem głodny. Ej! Kocu zjadł! No, co za niemiły koce, nie możesz jeść słodyczy, bo będzie ci dupa rosła. Dobra, nieważne, teraz dam ci nożyczki. Dobra. Jest good good. Nożyce, cud. Jak się nazywają nożyczki po angielsku? Scissors. Dziękuję. Jak cy? Chyba scissors, nie? Chyba coś takiego. No nie mam pojęcia, no! Czekaj, muszę je znaleźć w jakimś punku game modowym, bo ja jestem jakimś łbem, muszę zmienić język na polski. Dobra, nie wiesz co, ja mam lepsze zadanie. Dobra, no dawaj. Masz te dwa żelaza, zrób te nożyczki. Okej. Okay. No co, no nie umiem, no. Dobra. Słuchaj, inteligencja polega na tym, że trzeba umieć wyjść. Ej, gdzie teraz crafting? O, tu jest. No, ja nie potrzebuję, nie? A nie, shears, ale to są, ale, bo to jakby, to, bo ja też mam po angielsku. Shears, ale scissors to też były chyba nożyczki, tak mi się wydaje. No, paper scissors, gramy powiem kamerę nożyce. Masz kamień. Dobra, ale masz, ja nie kamień, mam, aha, kamień. Papier, jak są te nożyce? Shears. Psychy, mam! No. Sheep. Shears. A no, nie są sheep. Shears. Dobra, ale go leję. Sheep, to ja jestem ja i Milki. Nie, to... Aha, no okej, okej. No, a widziałeś te TikToki? Nie, widziałem żadnych TikToków. Ja masakra, ja se leżę normalnie, nie? No. Adi tam gra w Minecrafta, ja se odpalam TikToka i tylko patrzę co chwilę. TikTok z tatą hejtera, nie? Potem patrzę jakiś ty TikTok z tobą. Dziwne to jest wszystko, no ale dobra. Gramy papier, kamień, nożyce. Dobra, ale czekaj, ustalmy jedną rzecz. Jak wygram, no, puszczasz mnie wolno. Nie. No jak nie? Dlaczego? Nie! Ja bym tak poszedł. A, nie. Ale to powiedz co w takim razie, jeżeli przegram. No to przegram, no to jest twoje zadanie, dzisiaj się bawimy, nie? No ale nie, bo ja chcę, żeby było coś grane, żeby były emocje. Ja chcę o wolność grać. Czemu obciąłeś owce? No, bo dałeś mi po to nożyczki, nie? Ale ona wygląda jak hejter wtedy. No nie widzisz? No trochę tak. No dobra, to jak wygrasz ze mną, to dam ci jakiś jeden randomowy item z mojego ekwipunku, który będziesz chciał. Dobra, a jak przegram? To nic. No to nic. Okej, dobra, okej. Zabawa, no bawimy się, okej. Teraz tak, to tak. Papier, kamień, nożyce. Oszukałeś. Nie, no po prostu ty za szybko dałeś, ale chciałem dać nożyczce od początku. No dobra. To co chcesz z mojego ekwipunku? Co? Chcę spotkę na niewidzialność. Dobra. Ja mam po angielsku. Invisible. 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 Ja nie mogę, kto wymyślił ten język? Może być rzucana? No może. Dobra, to wrzucę. Nie! To nie jest na niewidzialność! Chciałeś mnie oszukać, ja wiedziałem, że chcesz mnie oszukać. Dobra, ja grałem, ale to nie dostałem tego, czego chciałem, to chcę co innego, to chcę w takim razie... No dobra. Chcę w takim razie mleko. Okej. Okay. Chociaż bez sensu, bo mi się to kończy już. No, myślę, że to jest na dłużej. No dobra. Dobra, to idziemy, wychodzimy z tego ratusza, bo on jest nudny jak, nie wiem, co jest nudne? Flaki z olejem. Właśnie, jak flaki z olejem, o! Dobra, mam ale zagraliśmy tylko raz na kamień, papier, nożyce. Ja myślę, że powinniśmy zagrać jeszcze raz o coś. Dobra, gramy w kamień, papier, nożyce jeszcze raz. A to musisz mi rzucić, to ja se skopiuję, bo mi się nie chce szukać. No dobra, rzucam. Dobra, to gramy. Papier, ale ja nie kamień, mam. Nożyce. Dobra, wiadro, zrobiłem cię. Widzisz? Ej, a kamień wpada do wiadra? No wpada do wiadra i wiadro to wyrzuca. No dobra, Jezu, co chcesz? Kill off. Dobra. Masz. Ale nie taki! Nie. Jest nagrane, nie powiedziałeś jaki. Dobra, mam zadanie kolejne. Teraz tak, Stimson. Musisz dla mnie zrobić jedną bardzo złą rzecz, czyli dam ci
to i dam ci to i musisz w jakimś domku któregoś ze swoich tych przyjaciół w nawiasie, znaczy no. W tym cudzysłowie, musisz to wysadzić. Jeden tylko, gdziekolwiek, po prostu jeden. Dobrze, tato hejterze, mój przyjacielu. Ej, słuchaj, możemy tutaj teraz nie bądź tym. Ale my się przyjaźnimy. No nie no, chyba oszalałeś, że mi teraz... Ej. Ale my się przyjaźnimy, prawda? Nie. Jak nie? Jak no nie rób jaj, no co ty robisz, nie odwalaj takie maniony. Możesz jeszcze odwołać to zadanie. Nie odwołam. Czyli, ale przyjaźnimy się. No nie, ja się z tobą nie przyjaźnię. Bo koło Darka, Ej, dobra, jednak odwołuję. No proszę, to widzisz, zadanie zrobione, jest good, good. Dobra, skoro to ci się nie podoba, to idziemy dalej, idziemy na spacer. Dobra. Dobra, zadanie kolejne. Powiedz mi, gdzie jest Polionowo 2.0? No w tamtą stronę, tam daleko. Na pewno? No oczywiście. Ja ci nie wierzę. No jak mi nie wierzysz, no ale no to już powiedziałem nawet konkretne kordy wczoraj. A wierzę... No właśnie, w sumie, ta. Ty jeszcze tam nie byłeś? Ej, czekaj, ZW, ja cię tam tepam. Nie, no to, ale to bez, ale to nie, no teraz jak tam wejdziesz, no to przecież, kurczę, mogą być przygotowani na to, że się tam pojawisz, dobra. Nie? Dobra, a ty jesteś ten, makowca zjadłeś, jak debil. Nie możesz mi jeść makowca, to było podchwytliwe to było, ale ty się wyspremiłeś na kolegów, wiesz, taki jesteś. Jak oni tu przyjdą, ja im wszystkim powiem, nie, że z tobą się nie ma co zadawać, bo ty się wysprzęglasz. Dobra, jesteś jak sprężynetka. Powiedz im tak, Dobra. Idziemy teraz do domu Milki. I będziesz miał jedno zadanie, które będzie bardzo fajne. A czemu do domu Milki? Bo ja bym na przykład poszedł tam do ratusza z powrotem. Nie, bo ja chcę, żebyś pomógł mi napisać list miłosny. No dobra. Dobra, chodź, idziemy, napiszemy list miłosny. Macy, możesz już go wymyślać i to ma być taki list, który spowoduje, że ona mi się rzuci na ten... A mogę książkę, że już sobie notatki robić? Pisz, no. I to będzie jedno zadanie, a ja na bieżąco teraz wymyślę tobie drugie zadanie. Aha. Myślę, że fajnym zadaniem byłoby coś na przykład z... No to ja piszę. Będziesz budował, o, wiem. No to mam pisać czy budować, bo już się pogubiłem. A nie możesz robić tego i tego. No jak, ja nie masz jestem... Masz dwie ręce, tak? Dobra, no jedną to w takim razie czekaj, Bóg, ale... A drugim trzymasz... Ale to czekaj, zajmijmy się najpierw listem, Po kolei. Co ty byś chciał jej przekazać? Że jest fajna. Dobra. I ma fajne nogi. Fajne nogi masz, kochana. Jutro będziesz rozebrana. Chcę się tulić aż do rana. Dziś do rana. Jest good, good. Co jeszcze chcesz jej powiedzieć? Oj, dużo, ale nie ma co spoilerować na razie. No to, ale mam o czymś napisać, nie? A to nie wystarczy? To nie jest tak, ale że no ja nie no, powiem... to jest mało, to musisz, jak chcesz się poderwać, to musisz mieć więcej. Wygadasz. No ja myślę, że tak, wiesz, tak wchodzisz i mówisz, no cześć, fajne masz oczy. No oczy też mają fajne, dobra, napiszemy o oczach. Masz duże, fajne oczy, w oczach twoich, piękne światło, wiem, że ze mną będzie ci łatwo. Jest good, good, dobra! No i super, no i myślę, że poleci na to? Ja myślę, że jeszcze jeden werdz musiał być i jest... Dobra, tylko włosy ma ładne, o! Włosy? Długie blond długie, włosy Długie włosy, ty blondyno. Zostaniesz moją dziewczyną! Czy zostaniesz moją dziewczyną? No i widzisz, i masz takie, masz super. Mój super! Dobra, no. Ja sobie to podpiszę, że my ja to napisałem. Tak, chcę zrób. List miłosny. Patrz, teraz ja to napisałem. No, Jezu, ja myślałem, że ty jesteś mega bardziej debilny, nie? Nie, no ja się znam na podrywie jak mało kto. Kolejna rzecz. Powiem ci tak. Zbuduj kwiata. Kwiata? Kwiata, a nie Fiata. Nie ubuduj samochodu. No dobra, no to... Tutaj, no. To ma być ta... lawenda. Jak lawenda? Ja nie wiem, jak wygląda lawenda. Co ty budujesz? ja też to zobaczyłem. Dobra, buduję kwiata. To wygląda teraz... jak kaktus albo jakiś miecz. Nie, spokojnie. Tu, teraz trzeba zrobić tak.
Patrz, jaki piękny kwiat to będzie. Ej, a jak go nazwiemy? No nie wiem, se wymyśl, jak chcesz sobie go nazwać. To będzie ten, milklecznik. Milklecznik, okej. Okay. Mlecznik, mlecznik, otóż to. Dobra, mamy mlecznik, napiszę tabliczkę nawet. Czekaj, dobra, napiszemy mlecznik dla Milki. Mlecznik dla Milki. Tak napisałem. No dobra, to super. I mam to zepsuć, bo to jest jakieś głupie. Tak, i tam jeden blok też taki mi się postawił zły. O, widzisz jaki masz mlecznik? No wygląda jakby to był parasol jakiś, ale nie mogę powiedzieć. Nie, no jest mlecznik. No dobra, no powiem ci, że dałeś sobie radę, nie? Jesteś nawet niezły, ci powiem, ale tak myślę, że to nie wszystko. To co jeszcze? Ale to ostatnie zadanie to będzie takie... A oddaję bloki, bo jak nie chcę. A no jak mam chcesz, to mam też tą eventkę, weź se. Chciałem ci dać w prezencie, nie? Nie chcę. Dobra, słuchaj, ogólnie akcja jest taka. No. Renata. No. Wiesz to, nie? Obiło mi się o uszy. No. To tak, będziesz moim tajnym szpiegiem takim ala. Nie? Ale co ja, ale jak tajnym szpiegiem? Co, masz szpiegować Renatę? Nie. Nie masz szpiegować, po prostu jak czegoś się o niej dowiesz, na przykład, gdzie mieszka, to jest bardzo ważne, to masz mi powiedzieć, a jeśli mi powiesz dokładnie wszystko i się okaże to prawdą, to będziesz miał życie jak w Madrycie. Ale ja... Ale kto powiedział, że ja w ogóle chcę dla ciebie pracować? No to nie będzie praca, to jest zadanie. Ja nie chcę takich zadań, ja nie będę tego robić. To nie jest mój problem. Nie, ale to nie wygląda tak, że ty będziesz pracował. To wygląda na takiej zasadzie, że jak ty się czegoś przypadkiem ala dowiesz. Ale no to jak nie? się przypadkiem dowiem, to przypadkiem nie będę chciał ci tego powiedzieć, bo po co mam ci mówić takie rzeczy? Ale słuchaj, będziesz miał życie jak w Madrycie, Cristiano Ronaldo dobra, da się robić, ale się nie chcę życie. Dobra, ale patrz, widzisz ten wiatrak? Nie. Gdzie uciekasz? Zostaw mnie. Daj mi odejść. Udało mi się odejść. Ej, dobra, nie poszedł za mną. To siema, gdzie mi uciekasz? A, nie!